strata dla społeczeństwa polskiego, na którą to stratę w razie potrzeby państwa, z którymi jesteśmy w sojuszach, przymierzach, we współpracy, w wymianie, zareagują na pewno. Jedynie przylot prezydenta Medwediewa dowodził, że oni są rozgrywającymi i że oni się nie boją. Всем было понятно, что это демонстрация. Дело в том, что Качинский был неудобен не только Кремлю, но и Западу. Это человек, который вел независимую, самостоятельную политику Польши. А это не годилось ни тем, ни другим. Ни Брюссель, ни Москва его не любили. И поэтому, когда он погиб, они продемонстрировали соответствующие свои отношения. Jest jakiś znak polityczny i oczywiście jakby przypomnienie, że nie jesteśmy jakimś państwem rozgrywającym, ale jesteśmy raczej państwem rozgrywanym. Raz Rosja nastawia na to, że to jej sfera wpływu, oni gotowi to przyjąć. То, что Запад вас опять сдает, у меня сомнений нет ни малейших. Посмотрите на всю историю с противоракетной обороной. В какой-то момент это стало не вопросом техническим, не вопросом противоракетной обороны как таковой, а простым политическим вопросом. Польша – это сфера российского влияния или нет? Потому что Россия протестовала против этих установок по чисто политическим причинам. Это наша сфера влияния. А вы туда влезаете в военном смысле, не спросив нашего согласия. Вот что особенно задевало Москву. И она готова была идти на любые обострения отношений с Западом до тех пор, пока Запад не уступит. In 1867 Poland couldn't be found on the maps of Europe. In the World Exhibition in Paris, the painting by the unknown Polish painter Jan Matejko won the golden medal. It was entitled Rejtan, The Fall of Poland. The work was bought by the Austro-Hungarian Emperor and transported to Vienna. It shows a historic scene from 1772. The picture behind us by Jan Matejko shows a scene from the first partition of Poland where deputy of the parliament is demonstrating by lying in on the floor in front of the last king in protest against the partition of Poland by Prussia, Austria and Russia. Not just Russia. The Poles don't fear the Austrians anymore. They fear the Germans far less than they used to. But one of the three partitioners is still quite large and active. Polska straciła niepodległość w XVIII wieku, a głównym zaborcą była Rosja, która zagarnęła w wyniku rozbiorów dokładnie 82% terytorium Rzeczpospolitej. Prusy zagarnęły 7%, a Austria 11%. Może mało kto sobie to uświadamia, ale te proporcje pozwalają może lepiej uświadomić sobie, że w tradycji polskiej no jest zakorzenione jakieś pełne nieufności na pewno, spojrzenie na to, co dzieje się z Rosji i co z Rosji przyjść może. Actually, Poland does have contingency plans. Poland may not have its own plans for defending Poland, but that's the point about NATO, is you rely on your allies. And we've seen quite serious, the development of serious, we've seen since the Strasbourg-Kehl summit in 2008,
and the development of what was originally just prudent planning, as it was called in NATO jargon at the military level, has gone to full-scale contingency planning. So Poland now has the same level of planning as Northern Norway to defend itself, and I think that's a definite plus. One can't ignore that. Could the Polish armed forces be better and stronger? Yes, they could, and I hope that wise decisions will be made on spending and equipment and development of the armed forces. But it's still the case that Poland is the military heavyweight in Central Europe. You know, compared to the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland is a really serious military country. It comes only, I think, in the whole eastern half of Europe, only Turkey really has a stronger military. And that's one reason that America takes Polish defence seriously, is because Polish troops show up. They played an important role in Afghanistan, they played an important role in Iraq, and that puts Poland in a different league from, say, the Czech Republic. Mamy sytuację, w której kwestia bezpieczeństwa jest rozpatrywana w kategoriach poprawności politycznej w sensie negatywnym. Piotr Naimski was a member of Energy Security Body in the Chancellery of the President of the Republic of Poland. Jest niepoprawną rzeczą, politycznie niepoprawną rzeczą w Europie, w Unii Europejskiej, kwestionować to, że jesteśmy przecież doskonale zabezpieczeni. Jeżeli ktoś taką tezę podnosi w Unii Europejskiej, to jest o krok od tego, by być nazwanym wariatem. To jest bardzo groźne. To jest bardzo groźne, dlatego że nawet jeżeli przyjmiemy, że Unia Europejska jako taka, kraje członkowskie Unii Europejskiej nie są bezpośrednio zagrożone, są bezpieczne, mogą się rozwijać, prawda, mogą gospodarczo i tak dalej, to bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. O to trzeba zabiegać. O to trzeba dbać przez cały czas, bo jeżeli się przestaje o to dbać, to pojawiają się zagrożenia i nie będziemy na nie przygotowani. Warunki bezpieczeństwa, jakie nam zaoferowano, czy gwarancje bezpieczeństwa, jakie nam zaoferowano, są różne, inne, gorsze od warunków bezpieczeństwa, jakie miały tak zwane stare kraje NATO, te, które tworzyły. Polegało to na zupełnie innych planach bezpieczeństwa, planach wsparcia nas na wypadek zagrożenia. My wskoczyliśmy w pewnym sensie do ostatniego wagonu odjeżdżającego pociągu, tylko ten pociąg zmienił trasę. Porozumienie między starym NATO a Rosją, zawierane równolegle ze zgodą na nasze członkostwo, dotyczyło między innymi tego, że na terenie nowych krajów, w tym Polski, nie będzie istotnej struktury obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest dotrzymywane do dzisiaj. Rosjanie uważają, że to jest porozumienie, które ma obowiązywać na zawsze. A balcony. You always have a better view from there. You can see how the process is working and what exactly is going on. In Matejko's painting, the ambassador of Russia sits on the balcony. An interesting theory was worked out by a Japanese scientist. This is how history meets the future. Około roku 2020 do 2050 powinien domknąć się nowy system imperialny na terenie Eurazji, w którym Imperium Europejskie dokona rozgraniczenia swego rodzaju podziału na terenie Europy Środkowo-Wschodniej z Imperium Rosyjskim, z którym być może się sprzymierzy, być może się nie sprzymierzy, ale na pewno rozgraniczy jakość strefy wpływów. Porównywał to do Tylży, prawda, do układu Napoleona z roku 1807 z Aleksandrem pierwszym carem Rosji, który rzeczywiście dzielił Europę jakby na dwie części. Wschodnia dla Rosji, zachodnia dla Napoleona. Dla Europy Wschodniej nie ma innego wyjścia, jak być, no, jak to się wyraził, hinterlandem Imperium Europejskiego albo też no, strefą podziału z Imperium Rosyjskim. At the end of April, a scandal heats up the parliament of Ukraine. An agreement which strengthens the position of Russia and limits Kyiv's security policy was outvoted and ratified. Україна, влада підписала угоду, продовжила угоду про дислокацію російсько-чорноморського флоту ще на 25 років.
Можна сказати, що цим Україна відмовилася від європейського діалогу в самому широкому контексті. Не тільки безпековому, бо зрозуміло, розмостити на світі.